Kot domowy. Udomowiony gatunek małego, mięsożernego ssaka z rzędu drapieżnych z rodziny kotowatych. Przez ludzi ceniony jako zwierzę domowe oraz z powodu jego zdolności do niszczenia szkodników. Koty zostały udomowione około 9500 lat temu i są obecnie najpopularniejszymi zwierzętami domowymi na świecie. Dzień kota to święto mające podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka, niesienie pomocy wolno żyjącym i bezdomnym zwierzętom, które kiedyś miały swój dom, ale go straciły, a także uwrażliwienie ludzi na często trudny koci los. W Polsce obchodzony był po raz pierwszy 16 lutego 2006 roku. A teraz chodźmy zobaczyć, jak sobie radzą. Jak ci minęła sesja? Bardzo dobrze, wszystkie egzaminy do przodu, znaczy jeden jest do tyłu, ale to teraz nadrobimy, także... Czyli dzisiaj nadrabiasz? Dzisiaj nadrabiam, jestem zadowolony ze swoich wyników jak na razie i myślę, że pójdzie dalej, tak jak teraz. No to gratulujemy i życzymy powodzenia dalej. Jak ci minęła sesja? W miarę dobrze, jeden egzamin tylko do poprawy. Myślę, że będzie pozytywnie. Jesteś dobrej myśli? Tak, jestem. No to gratulujemy, życzymy powodzenia. Jak ci się udało przetrwać sesję? No było bardzo ciężko, ale jakoś to przeżyłem. Ile zdanych egzaminów? Wszystkie. Wszystkie? Wszystkie. No to gratulujemy. Na pewno, za pierwszym razem. No to tym bardziej gratulujemy i życzymy powodzenia. Dzięki. Jestem w trakcie sesji, także... Czyli co, nie poszło? Matematyka, dokładnie. Analiza matematyczna. Bo matematyka niezaliczona, ale jestem dobrej myśli. Czyli w czwartek już wszystko będzie zdane i spokój? Myślę, że tak. Matematyka niezaliczona, jak połowa roku. Czyli też solidarnie ze wszystkimi. Solidarnie, ale też jestem dobrej myśli. Myślę, że w czwartek już pójdzie. No to życzymy powodzenia. Bez komentarza. Połowa do przodu, połowa do tyłu. No to... Co do tyłu? Matematyka. Co może być do tyłu? Chemia do przodu, matematyka do tyłu. Tylko dwa mieliśmy. Jeszcze nie przetrwałem. Jeszcze to co cię powstrzymuje? Biologia i fizyka. Jak tam po sesji? Dzień kota. To święto mające podkreślić. Weź to jeszcze raz.